Piątek, 4 dzień września. Urszula Durska, witam serdecznie i zapraszam na wiadomości regionalne. Dziś w wiadomościach pierwsze propozycje do budżetu obywatelskiego, remontują kolejne chodniki, poprawiają nawierzchnię na Kruczej, darmowe szczepienia dla seniorów, referendum w niedzielę, festyn Ważna Mama, Ważny Tata, Centrum Edukacji otwiera swoje drzwi, narodowe czytanie w marketach i fitness na Syrenie. Do 31 sierpnia mieszkańcy Żar mogli zgłaszać swoje propozycje inwestycyjne do realizacji na przyszły rok w ramach budżetu obywatelskiego. Miasto na ten cel przeznaczy 1 000 000 zł. Przez 2 miesiące mieszkańcy Żar mogli składać swoje propozycje do budżetu obywatelskiego na przyszły rok. Wpłynęło 229 kart z propozycjami. Niektóre z pomysłów się powtarzały. Czego życzyli sobie mieszkańcy Żar? Przede wszystkim dominują propozycje związane z różnego rodzaju inwestycjami w chodniki, parkingi, oświetlenie, ulice. No oczywiście to, z czym spotykamy się najczęściej. Oczywiście bardzo duża część wniosku dotyczy sfery rekreacyjnej, sportowej, od modernizacji boisk poprzez dużo mamy wniosków na budowę placów zabaw, siłowni pod chmurką lub różnych urządzeń związanych ogólnie z rozwojem fizycznym. Były też propozycje zaskakujące, jak zakup 4 dronów wyścigowych i przenośnego toru na stadion Syrena, wykonanie kolumbarium na urny czy utworzenie parku grillowego na Czerwonego Krzyża albo amfiteatru na osiedlu. Na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego miasto ma 1 000 000 zł, które z pomysłów zostaną zrealizowane, zależeć będzie tylko od nas. 15 września poznamy oficjalną listę propozycji, a od 20 września do 5 października będziemy mogli na nie zagłosować. Jedne się kończą, kolejne zaczynają. Mowa o remontach chodników. Na tapecie są te przy ulicy Młynarskiej. W kolejce czekają ulice Dąbrowskiego i Wieniawskiego. Służby drogowe poprawiają również nawierzchnię ulicy Kruczej. Mieszkańcy osiedla Muzyków w Żarach od przyszłego tygodnia mogą spodziewać się robót drogowych. PEKOM rozpocznie bowiem pracę przy budowie parkingów przy ulicy Wieniawskiego za skrzyżowaniem z ulicą Paderewskiego w pobliżu budynków 52-56. A już w najbliższy poniedziałek ekipa budowlana pojawi się przy ulicy Dąbrowskiego. Zaplanowano tu remont chodników wzdłuż ulicy od skrzyżowania z ulicą Boja Żeleńskiego do Kraszewskiego. Chodniki przebudowane zostaną po obu stronach. W tym przypadku wykonawcą prac jest również żarski PEKOM. Miasto i powiat wspólnymi siłami poprawiają ulicę Kruczą. W związku z remontem Alei Wojska Polskiego przez Kruczą zorganizowano objazd. Tym sposobem na mało uczęszczanej drodze zrobił się duży ruch. Problem w tym, że droga nie była do tego przygotowana. Auta zaczęły ją rozjeżdżać. By poprawić tę sytuację, najpierw rozsypano tłuczeń, teraz prowadzone jest powierzchniowe utrwalenie nawierzchni. Dzięki temu przestanie się kurzyć, skorzystają na tym i kierowcy, i działkowicze z pobliskich ogrodów. W najbliższy wtorek, 8 września o godzinie 10 w sali konferencyjnej Żarskiego Ratusza odbędzie się bezpłatne spotkanie dla seniorów. Tematem spotkania będą zdrowie seniorów i profilaktyka szczepień przeciw grypie. Szczepienia są nieodpłatne i skierowane do osób po 65 roku życia, a ich realizatorem jest prywatne centrum medyczne Esculap w Żarach. Spotkanie poświęcone jest zdrowiu seniorów oraz profilaktycznym szczepieniom przeciwko grypie i te szczepienia adresowane są do seniorów 65+. Na spotkaniu będzie również czas na dyskusję i na zadawanie pytań, ponieważ spotkanie będą prowadzić lekarze. Ja bardzo serdecznie seniorów zapraszam. To jest 8 września o godzinie 10 w sali konferencyjnej Żarskiego Ratusza. Organizatorami spotkania są Rada Seniorów i Centrum Medyczne Esculap.
W niedzielę 6 września odbędzie się referendum zarządzone przez Bronisława Komorowskiego. Lokali na terenie miasta Żary jest 23, w tym dwa lokale zamknięte, czyli które znajdują się na terenie szpitali. I w tych lokalach mogą głosować tylko osoby, które w dniu referendum przebywają akurat w szpitalu. Każdy z osób, które zgłosi się na referendum, będzie otrzymywało jedną kartę. Na tej karcie będą trzy pytania. Czy mieszkańcy Żar pójdą w niedzielę zagłosować? Nie. Już nie. Cały czas chodziłam, teraz już nie. Tak, wybieram się. Miałam być nie wybrać. Muszę gotowy głosować. Jestem obywatelem, nie? Czy w niedzielę wybiera się pan na referendum? No jeszcze nie wiem. Ale raczej chyba nie. Lokale do spraw referendum czynne będą od godziny 6 do 22. Ważna mama, ważny tata to festyn, który organizuje ośrodek adopcyjny Żar, działający w naszym mieście od 5 lat. Dzięki niemu nowy dom znalazło ponad 70 dzieci. Już jutro, w sobotę, w parku przy Alei Jana Pawła II odbędzie się festyn pod hasłem Ważna mama, ważny tata. Festyn z okazji 5. urodzin ośrodka adopcyjnego Żar w Żarach. Te 5 lat pracy z rodzinami adopcyjnymi jest czymś, co chcielibyśmy uczcić. Festyn przeznaczony jest dla wszystkich rodzin, dla rodzin biologicznych, wielodzietnych, rodzin zastępczych, no i rodzin adopcyjnych. Dla każdego znajdzie się coś miłego. Atrakcji na pewno nie zabraknie. Festyn rozpocznie się o godzinie 11. Zaczynamy od Las Melinas, potem będzie słoiczek po cukrze, kabaret z Zielonej Góry, potem będzie tancerka tańca egzotycznego w przepięknych strojach, niezwykle barwne widowisko, a o 16 też niezwykła, to jest niespodzianka, tak? Niezwykłe zdarzenie, ponieważ będzie zespół Mate, zespół, który z nami współpracuje od wielu lat. Nie zabraknie również grupy Star Wars, konkursów, pokazów sztuk walki, stoisk z regionalnymi produktami, spotkań ze specjalistami i rodzinami adopcyjnymi. Sporą atrakcją będzie gliniada, czyli malowanie ciała gliną, a około 10:00 deptakiem przejdą glinoludy. Zapraszamy w sobotę do parku na festyn rodzinny. Bezpłatne konsultacje z logopedą, psychologiem i nie tylko. Już jutro, w sobotę 5 września, Centrum Edukacji Lila Wati w Żarach otwiera swoje drzwi. Jak co roku we wrześniu proponujemy bezpłatny dzień konsultacji ze specjalistów. Psycholog, logopeda, specjalista integracji sensorycznej, doradca laktacyjny. Można się umawiać pod numerem telefonu 668-986-211. Zapraszamy. W tym dniu prowadzimy zapisy na bezpłatne lekcje pokazowe naszych zajęć. I w tym dniu również od godziny 12:30 zapraszamy na zabawy sensoryczne i kreatywne rodziców z dziećmi i dzielimy się naszym tortem urodzinowym. Serdecznie zapraszamy, to wszystko tutaj w siedzibie Lila Wati, Bohaterów Getta 3, Żary. Szczegóły dotyczące porad znajdą Państwo na stronie lilawati.edu.pl. Już jutro, w sobotę, odbędzie się 4. edycja akcji Narodowe Czytanie, podczas której mieszkańcy Żar będą mieli szansę przeczytać fragment lalki Bolesława Prusa w dość nietypowych do czytania miejscach. Zapraszamy wszystkich do czytania. Kto ma ochotę, kto chciałby się sprawdzić, chociaż kilka zdań, żeby po prostu uczestniczyć w takiej pięknej i, myślę, szczytnej akcji, żeby wracać do tej najpiękniejszej i najbardziej wartościowej literatury polskiej. W Żarach będzie się odbywało to w 3 miejscach, w żarskiej księgarni Empik od godziny 11 do 14, w tym samym czasie w hipermarkecie Tesco i w żarskim Kauflandzie od 14 do 16. Także zapraszamy, proszę podchodzić do wolontariuszy, proszę czytać. Będą drobne takie upominki na zachętę. Jutrzejszą akcję organizują Miejska Biblioteka Publiczna wraz z wolontariuszami z Żarskiego Prusa. Chcesz się poruszać? Brakuje Ci towarzystwa do wspólnych ćwiczeń? Dołącz do grupy aktywnych kobiet. Już jutro o godzinie 12 na stadionie Syrena odbędą się darmowe zajęcia fitness.
Zrobimy krótki, taki do godzinki czasu trening. Oczywiście mężczyźni też są mile widziani. I starsze osoby, i młodsze dzieci, mamy z wózkami, bo tutaj też Jacqueline będzie pokazywała zastępcze ćwiczenia modyfikacyjne dla właśnie albo dla mniej zaawansowanych osób, które nie mogą wykonywać danych ćwiczeń. No właśnie, Jacqueline, powiedz, bo przecież może każdy, to znaczy nawet taka osoba, która powiedzmy ma pewne ograniczenia, nie powinna się zbytnio przeciążać. Chodzi tutaj o kobiety, które niedawno urodziły, albo panie, których kondycja nie jest tak doskonała, jak na przykład w grupie, które prowadzi koleżanka. Jak będą wyglądały te ćwiczenia dla właśnie mam? Nie ma wymówek dla mam, fit mam, które są w domu. Zawsze można wziąć ze sobą swojego małego bobaska. Także teraz już nie ma powodu, żeby być nieaktywnym. Pokazuję ćwiczenia proste, są to ćwiczenia w pozycji stojącej, w różnych płaszczyznach, także to są ćwiczenia nieobciążające na stawy, także każdy jest w stanie je wykonać i zapraszamy serdecznie, to jest pożegnanie wakacji. W zajęciach może uczestniczyć każdy, wystarczy zabrać sportowe obuwie, wygodny strój i ręcznik. Po treningu odbędzie się mały piknik. W ten weekend czekają nas ogromne emocje piłkarskie. Piątkowy wieczór wszyscy zasiądą przed telewizorami, by dopingować polską reprezentację, która w ramach eliminacji do Mistrzostw Europy zmierzy się z Niemcami. W sobotę wrócimy na nasze boiska. Najciekawiej zapowiada się pojedynek w czwartej lidze, gdzie Sportawia w hicie kolejki będzie podejmować Żarski Promień. Początek meczu w Sportawie godzina 14. Dzień później występujący w trzeciej lidze Budowlani Lubsko zagrają u siebie z KP Polkowice. Dla miejscowych będzie to okazja do rehabilitacji za ostatni mecz wyjazdowy z rezerwami Miedzi. Przypomnijmy, że podopieczni Roberta Ściłby przegrali w Legnicy aż 0-10. Niedzielny mecz rozpocznie się o godzinie 15. Nie możemy też zapomnieć o biegaczach. Tradycyjnie, już jak w każdą sobotę, w Zielonym Lesie odbędzie się 5-kilometrowy bieg z pomiarem czasu. Start godzina 9. Na ostatnim treningu Chromika spotkaliśmy Artura Suchodolskiego. 20-letni zawodnik to utalentowany koszykarz, który na swoim koncie ma podwójne Mistrzostwo Polski juniorów zdobyte z WKK Wrocław i wicemistrzostwo kraju wywalczone w barwach zielonogórskiego Zastalu. Ostatni sezon wychowany Chromika spędził w drugoligowym Górniku Wałbrzych. Zapytaliśmy Artura, jakie ma plany sportowe i gdzie będzie grał w przyszłym sezonie. W przyszłym roku Warszawa, prawdopodobnie MKS Nowe Miasto, jeśli przejdę próbny okres. Więc to jest mój cel tak naprawdę na koniec września, wtedy się przenoszę i zobaczymy, co będzie dalej, co przyniesie rok. A przypomnij kibicom, gdzie ostatnio grałeś, gdzie cię można było zobaczyć? Górnik Wałbrzych, niegdyś stolica koszykówki, zdobyliśmy Puchar Polski, PZKOF. Powalczyliśmy o pierwszą ligę, więc sezon jak najbardziej udany, jak na Beniamin. Ale chcesz się dalej rozwijać i szukasz oczywiście mocniejszego klubu? Oczywiście, że tak, jak każdy sportowiec ma swoje cele krótko i długoterminowe, więc jak najbardziej. Jesteś na pierwszym treningu tej seniorskiej drużyny, można powiedzieć, chociaż tu sama młodzież, drużyna Chromika przystępuje do trzeciej ligi. To też chyba bardzo ciekawy projekt. W końcu doczekaliśmy się tej seniorskiej drużyny. No, sukcesy młodzieżowe Chromika ogromne, ale w końcu będziemy mogli oglądać tę seniorską koszykówkę w Żarach. Tak, jak najbardziej. Tu możliwość została stworzona. Naprawdę wielka dla chłopaków. Mają okazję zaprezentować się na parkietach, już można powiedzieć, półzawodowych. Mają okazję sprawdzić się z silniejszymi, starszymi, bardziej doświadczonymi od siebie zawodnikami i przede wszystkim szlifować swoje umiejętności, żeby to zaprocentowało za 3, 4, 5 lat, kiedy będę już wyżej w hierarchii koszykarskiej, więc jak najbardziej na plus projekt. Ostatnie sukcesy Chromika, czyli złoto w tych drużynach młodzieżowych U16. Ogromny sukces. No i ci chłopcy też zostali gdzieś zauważeni, bo jak słyszymy, i Maciej Leszczyński, Michał Kępiński, bracia Dawdo, no idą gdzieś dalej do większych klubów. Jak oceniasz ich szanse, czy sobie poradzą? Moim zdaniem bracia Dawdo mają wielką szansę na rozwój. Ich gabaryty pozwalają na dostrzeżenie ich na boisku w gronie koszykarskim. Maciek i Michał także są bardzo utalentowanymi graczami, ale im jeszcze trochę brakuje, muszą popracować nad sobą. Ale ciężką pracą i treningami można dojść do wszystkiego.
Więc jestem zdania, że każdy z nich może grać w koszykówkę na dobrym poziomie. Dziękuję bardzo i życzę Ci powodzenia. Nie przeszkadzam, bo widać zmęczony po treningu. Dziękuję, już trochę zeszło. Dzięki. Arturowi życzymy powodzenia i trzymamy za niego kciuki. Kacper Rybak. Jesień tuż, tuż. Weekend będzie chłodny i deszczowy. Zatęsknimy za słońcem i letnią aurą. Zapraszam na szczegółową prognozę pogody. W sobotę temperatura znacznie spadnie. W Żarach, Szprotawie i Gubinie wyniesie do 19 stopni Celsjusza. Niebo przysłonią chmury, z których popada przelotny deszcz. Barometry pokażą 1013 hektopaskali. Wiatr zachodni w porywach osiągnie do 40 km na godzinę. Jacek Sakuta. W niedzielę jeszcze chłodniej. Termometry w Żarach, Szprotawie i Gubinie wskażą do 12 stopni Celsjusza. Niebo będzie całkowicie zachmurzone. Pojawią się umiarkowane opady deszczu. Wiatr zachodni w porywach osiągnie do 55 km na godzinę. Ciśnienie bez zmian. 1013 hektopaskali. W sobotę imieniny obchodzą Dorota i Wawrzyniec. Natomiast w niedzielę Beata i Eugeniusz. Z tej okazji życzymy im spełnienia marzeń, a Państwu przyjemnego weekendu. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam klasę drugą A z pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Bolesława Prusa. W serwisie to już wszystko. Zapraszam Państwa na program z wizytą u dziś desery i koktajle z kawiarnią Dolce Vita. Dziękuję za uwagę. Miłego wieczoru. Do widzenia.